zaczęli gadać, co tutaj żerba, jest bardzo dochód ładny, co można sprzedawać. Było 4 hektary żerby. Pomalu pracowało się, dobre sąsiady były, później ścieli te żerby. Sprzedało się i pomalu kupiło się konia, krowy. Później już ogrodzenie się zrobiło. Później trzeba na słonko parę tygodni trzymać na słonku, tylko żeby deszcz nie padał. Trzeba było pilnować. I później w piecu wysuszyć, podpłuc i na matę. Piło się. Tylko trzeba było zostawić tak w dobrym worku albo na suchym, żeby nie było wilgoci. Tak choć parę miesięcy, to bardzo dobra dzierba była. Tak się robiło.